bardzo trudnej sytuacji. Prognozy nawet Komisji Europejskiej, która zawsze wystawia bardzo optymistyczne prognozy dla swoich państw, zakładają, że spadek PKB będzie o 0,4%, a to jest ciągle konkretny spadek. Nie ma żadnych dobrych prognoz. Mówiłaś o zaufaniu tych wszystkich krajów, które chcą iść. Właśnie na tym się opiera Unia, na tej wierze krajów, że to jest dobre, że chcemy iść w tę stronę, ale jeśli... Dlaczego one miałyby w to wierzyć? Kiedyś to było dla nich potrzebne, po II wojnie światowej zrobienie się, ale teraz jeśli jeden kraj, choćby Wielka Brytania, która nie ma żadnego powodu, żeby być w Unii, wyjdzie, to wszystko, ten cały pakt zaufania, tak jak mówiłem, już się rozpadnie, bo nic więcej tego nie trzeba. Ale wracając znowu do czasu, że potrzebujemy czasu, jest i tak lepiej niż 3 lata temu. Grecja, stopa bezrobocia rośnie, owszem, ale jeżeli tam się nie zrobi, po prostu tam trzeba zrobić jakieś mocne pranie mózgu, tak powiem, tam trzeba zrobić duże inne zmiany. Naprawdę potrzebujemy czasu, jeżeli nie damy szansy Grecji, pójdzie za tym Cypr, pójdzie za tym Hiszpania, Portugalia, nie damy nikomu czasu, to naprawdę Unia się rozpadnie, a tego naprawdę nikt by nie chciał. Jeżeli, tak mówię, rozpadnie się Unia, będą poszczególne kraje, dojdzie do wojny. W pewnym czasie dojdzie do wojny, to jest nieuniknione, to na pewno będzie. Tak, ale w naszej Unii możemy już mówić praktycznie o recesji, bo produkt krajowy brutto tak spada, że no, z każdym rokiem jest coraz wyższy. Na przykład produkt krajowy brutto zmniejszył się w Unii już o 4,2%. I jak to ma się do całego naszego stanu i jak Unia ma zamiar sobie z tym poradzić? Dalej potrzebujemy czasu. Chciałam powiedzieć, że w Grecji były bardzo duże protesty przeciwko właśnie wprowadzeniu nowych ustaw. Ponad 100 tysięcy osób wyszło na ulicę, a tam protestowało, wybijało szyby w sklepach, bardzo się buntowali. I teraz kolejny kraj już zaczyna bankrutować, kolejny kraj. Unia narzuca mu, żeby wprowadził ograniczenie budżetu i wszystkiego. I znowu mogą być kolejne zamieszki i ingerencja policji w kolejnym kraju. Ja? Warto też spojrzeć na tę sytuację od strony Polski, ponieważ w roku 2009, czyli mniej więcej, kiedy zaczynał się kryzys, była to jedna z nielicznych gospodarek, której warunki cały czas są potrzebne dla gospodarki. Handel. Handel jest między innymi właśnie napędzany przez Unię Europejską. Dlatego, że jak działamy wspólnie, to koszty są przez to mniejsze, tak? Dlatego, że wszystkie kraje Unii między sobą mają to za darmo. Poza tym różne firmy współpracują między sobą. Tak. Mamy wspólną politykę rolnictwa, która nie działa. Jest bardzo duża biurokracja, bardzo dużo się wkłada w pieniądze i ona jakby zabrania na przykład Afryce, jednym krajom, żeby mogli transportować produkt i najlepsze na przykład produkty do Europy, nie mogą. Nie mogą się wzrosnąć przez to, ich PKB nie może wzrosnąć, ale za to Europa jakby między sobą to wymienia. Przez to ceny są większe, nawet było w 2009 jakby było takie rozmowy na temat, że od rolnika do sklepu cena wzrasta 5-krotnie. To jest cholernie dużo. Przepraszam za słowa, ale to jest bardzo dużo. Do tego mówisz, Unia Europejska jest nam potrzebna. Jak lunatyk. Unia Europejska nie jest nam potrzebna. Europie potrzebna jest Europa, czy kraje, które będą współpracować ze sobą. Które będą ze sobą. Właśnie do tego Europa, między innymi. Unia Europejska, Unia współpracy krajów na traktaty handlowe i inne. Nie coś, co rządzi nas z górą, tylko kraje, politycy mówią, z kim chcemy mieć handel, z kim chcemy współpracować, z kim nie chcemy, a nie jest nam mówione, że na przykład. Innymi słowy, po prostu obrażasz system demokratyczny. Trzymamy się dyscypliny, hej. Ręce do góry, nie krzyczymy na siebie i Daniel, spokojnie. Nie krzycz na Adę. Chciałam powiedzieć o rolnictwie. Pięć swoich jakby celi dla Unii, które jakby ona zrealizuje, Wielka Brytania zostanie. I jeden z nich właśnie było, żeby powiększyć właśnie jakby
władzę dla na przykład parlamentów krajów, parlamentów narodowych. I myślę, że oni dobrze wiedzą, że no, nikt nie wie, jaka Unia będzie, jaka Unia wyłoni się po kryzysie. Więc myślę, że tutaj wyjście z Wielkiej Brytanii to nie jest takie do końca pewne. Jak co byśmy osiągnęli, nie będąc w Unii Europejskiej? Czekaj, ja się nie skończyłam. Przecież nikt nie mówi o osiągnięciach, jakie Unia, dzięki której uzyskaliśmy przez Unię, te wszystkie, nawet młodzież. My mamy teraz możliwość, jest projekt taki Erasmus, nie wiem, czy ktoś może słyszał, czy nie, że wolno na semestry wyjechać właśnie i uczyć się za granicą. Więc to przecież daje nam, młodym ludziom, a my jesteśmy przecież przyszłością naszego kraju, nie tylko, więc mamy ogromny pole do popisu, więc tutaj kryzys kryzysem, ale przecież z Unii też czerpiemy bardzo duże korzyści. Taki kibisz na świecie, nie muszę ci mówić, bo znam bardzo dobrze historię. Jeżeli te trzy państwa skupiłyby się tylko na sobie, zostawiliby te małe kraje, tak jak my, czy Luksemburg, czy Holandia, to nie ma różnicy, to byłaby kolejna wojna. To nie byłoby nic dobrego dla nas. Oni by się skupili tylko na sobie, my byśmy nic nie dostawali od nich, a wręcz przeciwnie, na tym byśmy tracili. Potrzebujemy Unii zaufania, chociaż teraz mamy, ale innego zaufania. Musimy mieć między sobą handel, możemy, żebyśmy mogli handlować z innymi krajami, z Afryką, z Ameryką. Teraz musimy między Europą i to jest szkodzące. Co jeszcze mamy? Centralne planowanie. Tutaj można na przykład wrócić do ZSRR. Tam było 5 lat, a my mamy 7 lat. I to po prostu jest coś, co trochę też zabija. Bo Europę, bo nie możemy więcej, nie możemy mniej, musimy tyle. I to szkodzi Europie i dlatego takie kraje po prostu nie mogą jakby się odrodzić. Co tam jeszcze? Do siebie. Mówisz o wojnach. Czemu mówisz o wojnach? Czemu Europa nie może skończyć z tym cyrkiem i jakby dojść sami? Kraje, które są, rozmawiają między sobą, mówi się od razu wojna. By ta wojna była nie. Jeden nie, ale na przykład mówimy też o euro. Można powiedzieć. Niemcy i Grecja. Muszą ze sobą współpracować, a już od początku było wiadomo, że to jest taka. Ponieważ państwa tak nie zachowywały swoich zwierząt, tylko będą zwierzchnictwem Rosji. Mógłbym teraz powtarzać, a mi głos zabrał. A właśnie tutaj, że Unia dużo dała. Zgadzam się z Danielem, właśnie nie potrzeba nam Unii w takiej formie, bo w Polsce, jak się rodzi dziecko, dostaje się 1000 zł. A wyliczono, że średnio na noworodka przypada 70 tysięcy zł długu. Więc myślę, że te dotacje z Unii nie są w takiej formie potrzebne. Że potrzeba tu zmiany. Ja mam też jest tak średnio, jestem, że to też wyjdzie. Jednak trzeba pamiętać też o tym, że jedną z przyczyn powstania Unii Europejskiej była obawa przed wybuchem wojny pomiędzy państwami Europy. Ale jeżeli tak dalej będzie, to właśnie ja uważam, jeżeli będzie tak nie układało się pomiędzy tymi państwami, które są w Europie, to to oczywiście może dojść. Mówimy o tym samym, nie? Tak, dziękuję. No tak, tylko że sytuacja na Cyprze znowu pokazała, że system w Unii nie ma tego jednolitego systemu tych finansów i pokazuje, że Unia potrafi zapobiegać takim niespodziewanym sytuacjom i prowadzi do wciąż do spadku PKB i do dalszego